Mów slow motion knife za chwilę, o właśnie, slow motion knife. Siemano, tutaj Maniak i witam was w kolejnym filmie z Call of Duty Black Ops 2. Dzisiaj gameplay na mapce Hijacked jest, to nie wiem jak to się wymawia dokładnie, Hijacked. Wydaje mi się, że Hijacked, dlatego że to nie jest hijacked, jak niektórzy mówią, dlatego że high to jest wysoko. W tym wypadku jest dużo inaczej, bo tam jest he, chociaż właściwie high się mówi cześć. Dobra, nieważne, bo ja się nie znam na angielskim. Ale Hijacked, jak dla mnie, flawless gameplay z nożem 22:0, tylko muszę ostrzec, że ten flawless nie jest do końca flawless, bo team wyszedł, ale to jest też mój temat tego filmu. I jeszcze jeden temat mam, właściwie to ogłoszenie, a więc pod filmikiem z Swarm with Every Gun był to mob z PM9 na mapce Getaway. Zadałem pytanie wam w filmie, czy chcecie swarm z każdą bronią? Większość odpowiedzi była na tak, były też przeczące, nie dziwię się, ale większość była na tak, czyli jako już jest demokracja, muszę wybrać oczywiście tak, więc wybieram oczywiście tak, więc swarm z każdą bronią oczywiście będzie się ukazywał, ale byliście też bardziej za tym, żeby był to swarm z każdą bronią, z dodatkowymi skolostrykami. Ja chciałem tak, żeby to było, wiecie, bez, czyli taki jakby moab, nie? Ale skoro tak chcecie, dla mnie to jest tylko i wyłącznie łatwiej, dlatego że ogólnie swarma łatwo dość bić. To nie jest jakiś duży problem ze skorostrykami. Już bez skorostryków jest dużo trudniej. Jednak, skoro tak chcecie i ja rozumiem, czemu tak chcecie, bo to jest dużo większe widowisko dla was i wcale się nie dziwię, to oczywiście tak będzie. Dzisiaj mam nadzieję, że wrzucę jeszcze jeden filmik, ale nie wiem, ale to zobaczycie potem. Byłby to gameplay 100+, ale to o tym powiem w innym filmiku. Tak, wrzucę właśnie ten gameplay. No, ale wybraliście, że będą filmy, no i filmy oczywiście będą, także możecie już czekać. Kolejna rzecz, to już ten główny temat tego filmu, chciałem powiedzieć właśnie o matchmakingu w Call of Duty Black Ops 2 i po prostu o nastawieniu ludzi po prostu tutaj do tych gier w tej grze, w sensie meczy. No więc właśnie ten mecz, który tu widzicie, to był grany z moim klanem. Pozdrawiam oczywiście wszystkich. No i niestety, tak z 3-4 mecze z rzędu, to po prostu klany masowo wychodziły. W sensie klany, w sensie przeciwnicy masowo wychodzili. Tylko pytanie, ja rozumiem, że jak tutaj zacząłem ich gnębić tym Witolem, to faktycznie mogli trochę się zdenerwować. Ale po wejściu do lobby, ludzie wychodzą natychmiast, naprawdę natychmiast. Po wejściu do klanu 5 osób, bo chyba bodajże było nas 5, wszyscy wychodzą, no to błagam was. To jest jakaś żenada. Zresztą żenadą jest też to, że ludzie wychodzili nawet jak dostawali w dupę, tak? I to jest bardzo często, już pewnie też się z tym spotykacie i to niejednokrotnie. I to jest naprawdę bardzo wkurzające, ale o czym ja chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o Call of Duty? Ten minus Call of Duty właśnie, którego jeszcze nie mówiłem. Po prostu matchmaking w tej grze jest popsuty. Naprawdę jest popsuty, bo o ile w MW3, w każdym poprzednim Call of Duty z matchmakingiem, system ten działał, dlatego że dołączał graczy i to było właśnie jakby najważniejsze, no bo kiedy mecz jest pusty, potrzebujecie kogoś, żeby dołączyć do przeciwnika, czy też do was. W tej grze, kiedy jest na przykład 6-1, była taka sytuacja tutaj w tym meczu, nie dołącza. Po prostu nie dołącza. Dlaczego? Nie mam bladego pojęcia, czemu nie dołączają ludzie. Znaczy czemu jakby ich nie wyłapuje z lobby właśnie do meczów. I po prostu są takie sytuacje, jak w tym meczu zobaczycie potem, że po prostu ludzie wychodzą wszyscy i mecz się kończy i nie ma czegoś takiego, że oni dołączają, tylko po prostu mecz się kończy. No i po co takie coś? No nie wiem, nie mam pojęcia bladego. Po co takie sytuacje, kiedy nie można dokończyć spokojnie meczu z przeciwnikami, tylko się on kończy. I to jest naprawdę strasznie wkurzające. Ja myślę, że oni to powinni poprawić, dlatego że to jest jakiś błąd na łączach, bo w każdym poprzednim Call of Duty, kiedy chociaż jedna osoba wyszła, nie wiem jak ten koleś tutaj mnie nie zabił, to już było naprawdę szybko, była naprawdę kolejna szybko dołączana. Tutaj nikogo nie dołącza. Okej, czasami jedną osobę dołączy. Fuck yeah, możemy się tym cieszyć i nie wiem, i radować, że jedną osobę dołączyło, ale co z tego, jak i tak brakuje jeszcze 4? Jak dla mnie to jest nieporozumienie. Taki tam. Po prostu wkurzający. To jest już całkowicie uzasadniony mankament Call of Duty Black Ops 2. Także mówię to, bo to mnie tak wkurza ostatnio, bo nawet jeśli chodzi o zwykłe granie, widzicie, tu już właśnie przeciwnik wyszedł, o zwykłe granie na meczach. Nie szuka ludzi. Nie wiem, jak to jest możliwe, że po wyjściu gry nie ma z kim grać. Dla mnie to jest niepojęte. Dobra, to by było na tyle. Koniec meczu.
Flawless gameplay specjalny dla Was z nożem, z chińskimi tam jakimiś znaczkami. Już mam złoty nóż, tak by the way. No i cóż, 22-0. Ja się z Wami żegnam. No i siemano.